Dziś, Panie Jezus, idź dalej. Kontemplując moje rany i rany całej ludzkości, pomyślałem o Judaszu. O wszystkich zdrajcach i wszystkich zdradzonych przez przyjaciół, sprzedzanych za 30 piekielnych srebrników dla poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej, dla zdobycia władzy, przez rosnącą wciąż pychę zazdrości, która poskramia jedynie odarcie z godności obiektu zazdrości dla ambicji, by posiadać to, czego nie ma. Ta zdrada jest jedną z największych słabości naszego narodu Polaków. Oglądnijcie dzisiaj urzędy skarbowe. Oglądnijcie urzędy różnych inspektoratów. Tysiące donosów. Wy sobie nie zdajecie sprawy, w jakiej zdradzie funkcjonujemy. Przekształcanie Polski, tak to nazywano po okrągłym stole. To urzędowa zdrada urzędników. Za 30 niemieckich srebrników, francuskich, angielskich sprzedawano nasze zakłady. Na naszych oczach widzieliśmy ten dramat. A wy wszyscy podstawieni, którzyście sprzedali polską matkę ziemię, kupując ją najpierw na swoje nazwisko dla Holendra, Niemca, a dziś, kiedy jest uwolnienie, milionami hektarów oddajecie ją w obce ręce, o zdrajcy, dla 30 srebrników. Usłyszałem krzyk tych, którzy tak jak ja poczują na swoim policzku pocałunek zdrady. Całując silnie tych, którzy kiedyś byli moimi ukochanymi braćmi. W tej chwili zawołałem ze wszystkich sił: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To Pan Jezus myśli o kapłanach. Ile zdrad politycznych, służby dwom Panom, ile naszych zdrad na płaszczyźnie, moi drodzy, grzechu.